No hello, hello kochani, witam serdecznie, kolejny odcinek z Arkham Knighta i... Ciągle mnie tak dziwnie poprowadziło. Jedziemy, słuchajcie, skonfrontować się z tym, z Arkham Knightem właśnie. Robimy oczywiście fabułę, a mieliśmy tylko wjechać na... Get the Batwing to scan the cloudburst. Find a weakness. I'll take out the Cobra tanks on guard. Sir, you're entrapping yourself with an enemy that has you severely outgunned. Oj tam wylecę, nie? Ach, to on utknie ze mną. No dobra. Jesteśmy w tym momencie na Blake Island. Tu mieliśmy przyjechać, bo gdzieś tutaj się właśnie czai Arkham Knight. No i chcemy zniszczyć ten rozpylacz. Już jesteśmy całkiem blisko niby końca, ale też nie do końca. Haha. Dlatego, że mamy zaledwie 77%. Jeszcze mamy całe 23% fabuły do zrobienia. Rozumiem, że to są wszystko te... Uźwa. Aha, i to wszystko tu zaczęło jeszcze opadać. Jezus. To są wszystko te... Te cholerne, kurde... Czołgi Kobra, tak? Te największe takie. Gówniaki, ale może tędy sobie będziemy właśnie przejeżdżać. Nie, to są nie, to nie są zwyczajne. Shit, to są wszystko te takie gnojki wielkie. Bardzo niedobrze. Bardzo, oh shit, bardzo niedobrze. Jedziemy stąd. Jezu, jak się to miasto zmieniło, w ogóle nie poznaję go. Dobra, udało się. W ogóle tak sobie pomyślałem, a może by tak jeszcze spojrzeć na Wayne Tech. O właśnie, mamy 15 punktów. Zbrojenie, Batmobil. Zobaczmy na Batmobil, co my tu mamy. Zmasza silników strzelniczych unikami. To w sumie by było całkiem przydatne. To jest super katapulta, to może nie. A tu uzbrojenie. Wywabienie kobry. Trafienie w wieżyczkę, czyli więcej szybkie przeładowania. 2. No, tutaj lepiej by było chyba w to przywalić. Wydanie absorbowania energii. Zwiększy ilość energii uzyskania podczas... Chyba to sobie weźmiemy, to będzie dobre. Odgłosy strzału z działka 60 mm przyciągną uwagę dronów Kobra. Można to wykorzystać, żeby zwabić drogę. Aha, czyli rozumiem, gdzieś sobie strzelam i on za tym strzałem pójdzie, tak? Stwierdzi, że tam były. To może być przydatne. Trafienie wieżyczkę to jeszcze tak. Dobra, na razie. Albo nie, czekajcie. Że prędkość przeładowania rozbij siły wroga w pył używając bla. Czyli. A, sorry, to chciałem przeczytać. Skrót czas przeładowania działka 60 mm, zapewniając maksymalną częstotliwość ostrzału podczas potyczki. To tak, to koniecznie. No i w sumie nam zostaje to, ale dobra, na razie z tym sobie. Z tym się wstrzymamy. Czyli kobrzek będziemy gdzieś mogli na przykład dać pyk. Oni powinni stwierdzić, że to tam. Że to tam przed chwilą byłem. Słychać jakieś takie jokerowate te, nie? Śmiechy. Niekiedy. Ja też niestety ani nie mogę stąd wyjść, ani nic. Jestem skazany na Batmobil w sumie. Kurde, ale ich się tutaj pałęta pełno. Okropnie. Bardzo mam jak zacząć ich zdejmować nawet, bo ich jest po prostu zbyt wielu. Się to wszyscy w jednym miejscu. Niby powinien stwierdzić, że to tam. Okej. Okay. Zawsze to mogę tego jednego sprawdzić zdjąć. Już. Dawaj go, dawaj. Dawaj, 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 bo będzie niemiło. Dobra. No to tu sobie przejedziemy od razu. W takim razie. Dobra, dobra, jeszcze tylko 6. Nie jest wcale tak źle. Pomalutku musimy to zrobić, ale damy radę. Teraz chciałbym stąd teraz jakoś wyjechać. Może być tędy. Czy oni tam pojechali właśnie? Jeden przynajmniej jest. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, zauważył mnie. Dobra, schowałem się, łów. Bardzo dobrze. O, tu jest taka jedna zagadka, której nie mogę zrobić, ale to nie jest teraz czas na to, żeby się nią zajmować. Było blisko. O, stwierdzi, że to tam. Kurde, dobre jest to to. Naprawdę. Pięknie, zdjęta. Dobra, następne dwie są akurat dosyć blisko, więc stąd uciekniemy znowu.
Widzę, że jest jakiś jeden specjalny pojazd na mapie. Niby nie ta kobra, a może to jest kobra tylko tego Arkham Knighta, albo to jest jeszcze coś większego. Ja tutaj chyba już nie bardzo cokolwiek zrobię, to jest dosyć ślepy zaułek. Ha, pociągi. A też tędy możemy wyjechać. Aczkolwiek gdzieś tutaj przed sekundą właśnie była kobra. Ale chyba ją zajdziemy od tyłu znowuż. Gdzie on jest, kurczę, ty? A, jest, dobra. Tylko, że jest za mną zaraz druga. I właśnie tak mi się wydaje, że... A, widzą mnie, dobra, uciekamy. Ale wiecie, im jest... No właśnie, 3 plus ten jego, nie? I tak naprawdę wystarczy, że zrobię tak, pyk, i on się tam powinien odwrócić. Ale niekoniecznie to zrobił. A, jednak niestety mnie już zauważył. Uciekamy. Zostałem namierzony, to tak kamera tak daleko, oddala się mi od pojazdu, tak? Nie wiem, czy to chodzi o to, żebym był... O, tu tak wisi. Nad nami ta chmura. Żebym miał lepszy po prostu pogląd na to, co się dzieje, tak? Świetnie odchodziło. Właśnie te przypadkowe wystrzały są dosyć zgubne. Znaczy, mogą być dosyć zgubne. Tu gdzieś przede mną jest dwóch. Jeden jest poniżej. Drugiego widzę tu. Tu możemy sobie zjechać. Tam jeden widzę jest u góry. Ale na spokojnie tutaj do tego możemy spróbować podjechać. Oczywiście on mnie... O, fuck, jedzie jeden z naprzeciwka. Dobra. Teraz się schowamy bardzo szybko. No, ja bym tak nie zawierzał, wiecie, technologii. Kompletnie. Dobra, zostały te dwa. I ten ostatni, Arkham Knighta. Wracać na patrol, no. Ktoś powiedział. One właśnie stoją i się gapią na siebie. Stały i gapiły się na siebie. Okej, dobra, tutaj zwabiłem jednego przez to, że właśnie jak za szybko się chce przełączyć, wiecie, z trybu jeżdżenia, bo lewym przyciskiem, w tym momencie lewym przyciskiem, jakby L2, muszę mieć wciśnięty, żeby mieć ten tryb włączony i się poruszam po prostu gałką, ale jeżeli chcę pojechać, no to muszę to wyłączyć i muszę wcisnąć R2, żeby zacząć, no, używać gazu, tak, żeby jechać do przodu. Natomiast tak samo R2 wciskam, wiecie, wystrzał, więc no to jest tak troszeczkę do dupy wymyślone. Nie do końca im się to zgrało. Dobra, on jedzie tędy, więc ja mogę go zajść z drugiej strony. Dobra, zrobimy tak. I tak. A właśnie. Myślę, że one nie bardzo mnie słyszą, nawet jeżeli przyspieszam mocno. Dobra. Chyba nawet w tym samym miejscu, co ostatni. Zginął. Tak średnio. Tak, tak, tak. Dobra, tutaj widzę, że... trzymają się razem cholipka teraz. Te dwa. A no nie, nie, muszę zniszczyć tego jednego, zanim się dobiorę do Arkham Knighta samego. Gdzie oni są? Tam coś widziałem. Mrugnęło. Ten niech się zaciekawi. Niech tam podjedzie czy coś. Muszę się tu jakoś zbliżyć, ale ha, a oni są teraz nade mną. Oni są tam gdzieś tam u góry. Jestem spod, dosłownie pod studiami filmowymi Panesa, ale tu już wyjeżdżam pomału na tą kobrę. Niech tu nie spojrzy. Nie spojrzała, dobra. No to po cichu zdejmiemy ją. I został już tylko on. To co mamy zrobić? Czyli musimy go przegrzać. Tryb bojowy. Przeskanuj rozpylacz.
Ja wiem, gdzie on jest, ale... Nie o to w tym chodzi, żebym ja wiedział, gdzie jest, bo on jedzie tędy. Chociaż akurat się patrzy w drugą stronę. Mhm, to świetny pomysł po prostu. Przejeżdżamy tuż obok niego, on mnie nie widzi. Should be able to rupture them with a shell from the 60mm cannon. But one strike won't be enough, and I can't stay near that gun. Attack and fall back is my only option. Mhm. Czyli mam strzelić w te kolorowe. Muszę go strzelić parę razy. Dawaj, 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 dawaj. Cel nie może być namierzony. Musimy uciekać. Przeciążenie, krytyczna temperatura rdzenia. Wszystko spoko, ale co teraz się stanie? Rozumiem, że to sobie spadnie w pewnym momencie, więc on wtedy już nie będzie wiedział... Oh shit! On chyba zaraz będzie wiedział, gdzie ja jestem. To jest na tym samym poziomie, co ja. Okej, przeciążenie. Czemu go cały czas widzę? Czy on jest cały czas... Oh shit! Nie wierzę! O, szlak by to trafił! Uciekaj! Jakim cudem jestem cały czas namierzony, skoro nawet mnie nie widzi? Dobra. Okej, teraz tak, spoglądam na to, bo ta cała wieżyczka u góry się cały czas kręci, ale popatrzcie, że tak jakby od, nie wiem, czy to jest front, tak jakby od frontu jestem faktycznie, jest taki trójkąt pomarańczowy, czyli jedno zdjąłem. Teraz trzeba resztę zdjąć jeszcze. To jest dosyć trudne. Niełatwa jest ta walka, ale też nie jest, z drugiej strony to nie jest jakaś niemożliwa rzecz, tak naprawdę. Więc chwali tą walkę. Jest trudna, ale myślę, że nawet się to za pierwszym razem mogłoby udać zrobić. Jeżeli tylko będziemy... O, shit, ostrożni. Czy on idzie w moją stronę? Powiedz, żeby nie jechał w moją stronę. Nie jedzie. Musimy się schować, żeby mnie tu nie widział czasem. Dobra, wcale mnie nie widzi, pomimo że jakiś tam alarm uruchomiłem. Aha, tylko że on teraz sobie jedzie w ten sposób. O, chyba mnie już będzie widział. Dawaj, namierz go. No ale kurde, ja też chciałbym wystrzelić w niego, co? Okej, dobra. Teraz po prostu spierniczamy znowuż. Żeby on nie wiedział, gdzie ja jestem. A, cel namierzony, całkiem fajnie, to on ma jakieś kurde... Aha, tego muszę. Wiem już, czego muszę unikać. Tylko za pierwszym razem to nie bardzo w ogóle to widziałem. O nie, wpadnę do wody jakiejś. Skąd ten dok? Dobra. To jest ten dok, dobra. Wszystko gra. Świetnie. Ja pierniczę, nie wierzę. No przecież tego się nie da uniknąć. Jak on kurde strzela, jak jestem pod ziemią w ogóle? Aha, on mnie cały czas po prostu dogania. Cudownie, cudownie po prostu. Oh shit! Że jest za szybki! On jest po prostu za szybki, cholipka. Dlatego mnie dogania. O, szlak! Dopiero dwa strzały oddałem w niego. Shit, a mój samochodzik to już nie ma ten, ale faktycznie ja się tutaj zdemaskowałem, więc to było słabe. To co zrobiłem było słabe. Ale jest tuż kurde przede mną. Na razie przeczekamy. Gdzie on jest? Ja go nie widzę zupełnie, a jest niby tuż przede mną. Oh shit. No nie mogę w niego wjechać bezpośrednio, nie? No to się widzicie, jak kończy. Ale niestety on te boki sobie tak osłania.
Cholera jasna. I tymi teraz cały czas się ustawia do mnie tylko tymi bokami, które już ma rozwalone. Dawaj. I jedziemy. Fuck! Fuck! Ważne, żeby zmienić poziom. Się teraz spróbować gdzieś ukryć. Ja pierniczę, ale jestem po prostu na końcówce po prostu, ale wiecie... Fuck! Jestem na końcówce życia, muszę po prostu przeczekać, aż to przeciążenie rozpylacza się skończy. Muszę po prostu doczekać. Ale słuchajcie, ostatni strzał został, więc to jest opcja, żeby to w ogóle zrobić. On jest kurde za szybki po prostu. Jest opcja, żeby to zrobić, tylko nie mogę się zdać zdemaskować. Wow, 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 fuck! Jedź! Jedź, 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 kurwa! Jak nie możesz namierzać, jak jesteśmy kuźwa, wiesz, w jakichś tunelach, no do cholery jasnej. On mnie cały czas widzi. No kurde, nie wierzę w to. No nie przetrwa. O, dobra. Udało się. Shit. Chwila, czekajcie. Jezus, jakie emocje. Wow, aż zresetuję nagranie. Naprawdę, wow. To jest emocjonująca walka. Po prostu tutaj ucieczki, kurde. Momentalne. Teraz jest ostatnia, po prostu... Ostatni strzał trzeba oddać. Trzeba się schować ładnie. Podejść, oddać i to będzie koniec. Mam nadzieję, że nie będę musiał uciekać, bo jeżeli tak, no to będzie troszeczkę bez sensu, nie? Bo w końcu mam zniszczyć mu ten cały czołg. Dobra, on jest gdzieś przede mną. O, już tam gdzieś coś widziałem. Nie wiem za bardzo, czy te strzały, wiecie, ja strzelę, a się okaże, że on, kurde... Zamiast coś tam sprawdzić, to on, kurde... No, czekajcie, jakbym zrobił tak. To gdzieś tam się czymś zainteresował, no ale to jest już taki... To on coś już tam bada, coś już tam wymyśla, no może to nie jest najlepszy pomysł. Musimy pojechać za nim. O, tu nawet jakiś Joker był. No, został jeden boczek tylko. I oczywiście... O nie, o nie, o nie, dobra, schowałem się za pociąg, ja pierniczę. Oczywiście ten bok... Który on teraz chroni, który jest cały czas przy ścianie i nie jestem w stanie się tam dostać. Oczywiście, plus widzicie, że ta wieżyczka zapiernicza po prostu masakrycznie szybko teraz. I cały czas się odwraca ode mnie właśnie tym bokiem. Ciężko wyczaić, żeby po prostu, wiecie... Ja to mogę zrobić, że wiecie, gdzieś tam pojedzie, tylko ja muszę wiedzieć, że on ma ten bok odkryty, a generalnie ciężko go śledzić. Jak on tak jeździ. No nie wierzę! Dawaj, 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 dawaj! Tak! Udało się! Holy shit! W sensie na tym? Oh shit! On jednak celuje we mnie. Ah, fuck! No dobra, to nie jest zbyt dobrze. Kurde, ile on tego ma? Ale dobra, mi się odnowiła osłona. Dobra, czekajcie, wróć do gry. To nie tak, to chciałem zrobić. Ło, ja pierniczę. Dobra, tutaj było co? Uniki, no przydałyby się, ale już trudno. Natomiast tutaj było co? Trafienie w wieżyczkę działa, zwiększy uszkodzenia dronów po bezpośrednim trafieniu w wieżyczkę. Może to zwiększy mi obrażenia w tym momencie, może, nie wiem. Mam nadzieję. I popatrzcie, uzbrojenie Batmobilu jest na 100%. Zrobione. Holy moly, siouli. Jest niedobrze. Na szczęście obraca się dokładnie tym rozpalaczem do mnie. Tak. Tak, udało się! Ja pierniczę!
O, i wychodzi sobie. Proszę bardzo. A jednak nie udało ci się. A jednak ci się nie udało. I Batman ląduje. Nie wiem, co tam się dzieje. Wybaczcie, a ja coś tam robi. O, i wybuchło wszystko w ciul. Mam tylko nadzieję, że nie Batmobil. A jesteśmy... A, dobra, czekajcie, bo wiecie, teraz nie ma rozpylacza, który podtrzymuje tą chmurę, więc może sobie rośliny poradzą, ale dopiero za jakiś czas. No tak myślałem. Można go napierniczać. Bardzo dobrze, dawaj go. Tak, 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 Joker. Tak, to wszyscy wiadomo, że Joker będzie wszędzie. No, ale chmura... A, jesteśmy ponad chmurą pyłu. Dobra, to jeszcze ma sens. Właśnie... He's gone. You don't sound entirely sure, sir. Ivy, I've destroyed the cloudburst. Purify the remaining toxin as fast as you can. Ivy. I fear you may be too late, sir. Scans reveal the toxin is overwhelming. O, cholera jasna. Niedobrze. Dowiecie się, co się stało z Ivy. Ale co z tym Jokerem teraz, no? O co tu Kaman w ogóle? No tu będzie leżał... Ja pierniczę. Co w ogóle? O, i zniknął. I... O co chodziło? No, biłem go i nagle zrobił się z niego Joker i do widzenia. Coś tam ten pierdzieli strasznie, ale mi się nie pokazują cel. Dobra, tu muszę jechać, lecieć. Aha, czyli jednak zostajemy na dachach teraz. No dobra. O, proszę bardzo. No dobrze, że tam ci są gdzieś ukryci w sumie pod tą ziemią, bo tak budynek to by się jednak od tej toksyny uchował, a tak no to policja tam będzie, wiecie, chyba bezpieczna tam pod ziemią, mam nadzieję. Ale jazda po prostu. Czyli tutaj tak naprawdę szczęście mają ci, co mieszkają wysoko, nie? Do któregoś tam, do piątego piętra wszyscy kurwa zagazowani. A jak ktoś, komuś się pofarciło, na przykład ja mieszkam na siódmym, to jestem bezpieczny, nie? No i musimy się dowiedzieć, co się stało z Ivy. Mam nadzieję, że żyje jednak. Ledwo co? Jest źle, mówisz? Wow! Udało jej się odnowić te. Oj, bardzo z nim źle. Umarła nam. No nie wierzę. Jeszcze się rozsypie w popiół. O kuźwa, no nie! Chyba, że to też jest działanie toksyny. Zobaczymy na koniec gry tak naprawdę, co się dowiemy. Ale biedna Ivy poświęciła się dla całego Gotham. Ale natura wygrywa, tak? Nasienia ożyły, zneutralizowały toksynę. I pięknie jest. No ładne poświęcenie. Kto teraz będzie bronił roślinek w Gotham, no? She's gone, Alfred. Clearing the toxin took everything she had. Oh, I see. Her final act was a noble one. I need to find Scarecrow before anyone else dies. Do you have any leads? Nothing concrete, sir. But the GCPD comes from might. They're currently puzzled by an encrypted transmission sent on a SWAT channel from within the city. Most odd, given there are no SWAT officers currently in the field. Ciekawie. Numerous unsolved cases that still require your attention. With the toxin clear, now would be the perfect time to reassert your control of the city. No jakoś mało się Alfred niestety zmartwił stratą Ivy, ja bardziej i Batman. No ale tak.
Cóż. A, idzie z tą toksyną, kurde, gnoju. Ale mu wpierdzielę, ja pierniczę. Dobra. Mamy trochę jeszcze czasu. Generalnie poszlibyśmy do tego... na policję, faktycznie. Jak pięknie, teraz wszystko jest takimi pyłkami usiane. Bardzo ładnie to wygląda. Podjedziemy sobie, zobaczymy, o co chodzi z tym sygnałem, dlatego że... No, zróbmy odcinek w pełni fabularny, a następny zrobimy sobie znowu poboczny. Coś tutaj się wyklarowało? Nie, no więcej nic nie doszło. No w sumie Founders Island jest przejęte. Tutaj w Blake mamy dwa drony, tutaj mamy jeden oddział naziemny, jeden oddział w powietrzu i to w sumie tyle, nie? Więc myślę, że się fajnie będzie się zająć. Kurczę, tutaj nie wiem dlaczego, ale no właśnie, ja poszedłem, słuchajcie, do tego miejsca, gdzie był Pyk wcześniej, bo tam była jedno trofeum Enigmy do zdobycia i się nagle to pojawiło. No coś się zbugowało, mniejsza z tym. W każdym razie, poza zagadkami, to tak naprawdę no, mam tą służbę, co można by odwalić w jakimś tam odcinku na szybko. Mamy pingwina i mamy Azreala. A poza tym no, to mamy dodatki te z... no właśnie, te. Więc szczerze mówiąc, ja bym się tym zajął i bardzo chętnie w pierwszej kolejności zająłbym się Killer Krokiem. Mr. Freeza sobie zostawimy na koniec, to jest taki, a spoko ziom. On też jest taki no niby zły, ale gdzieś tam są jakieś resztki człowieczeństwa w nim, tak samo jak w Poison Ivy. Więc Freeza jeszcze sobie zostawimy, on to po prostu o tą żonę, nie? A Killer Croc no to jest, no, no niestety. Więc Killer Crociem bym się na przykład chętnie zajął w następnym odcinku. A teraz pojedziemy sobie do, tak jak powiedziałem, tam. I oczywiście jak się uda, że z Killer Crociem... A po prostu się dowiemy coś więcej i zostawimy to, nie? Nie będziemy tego jakoś tam bardzo rozwijać. Zwłaszcza, że ostatni odcinek był mega długaśny, bo kurde godzinny. No bo tak po prostu ta akcja nas pcha do przodu. Więc tutaj no niby skończyliśmy jeden wątek, ale spróbujmy jeszcze troszeczkę pięknie. Jeszcze więcej się dowiedzieć. Odrzuć Batmobil. O właśnie. O co chodzi? No bo pamiętajcie, cały czas jest jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Jak wchodzimy w wybór misji, to patrzcie, że mamy cały czas ten jeden między główną misją a misją, a tym wątkiem Firefly'a, mamy cały czas jeden pusty slot. Jeszcze coś tam się musi pojawić. Liczyłem na to, że to będzie Harley, ale widocznie nie, no chyba że. Nie wiem, zobaczymy, co nam się jeszcze pojawi. A może to będzie Gordon? No przecież Gordona nie ma cały czas, nie? Może to Gordon być. Albo może się faktycznie okaże, że Barbara jednak żyje, że to było w naszej głowie tylko. Że to ona wtedy nadaje na tej ten zaostrzony go 4. Dobra, dobra, chodźmy. Cicho, 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 cicho. Dobra, dobra, cicho. Tu sobie wejdziemy. I do łącznościowca. Niech to będzie Barbara. Tell me about this broadcast. Wish I could, sir, but it's on a SWAT channel, encrypted. Those boys really don't like anyone listening in. Nawet policja nie jest w stanie stwierdzić, co oni gadają, tak? Niedobrze. Już. Gordon. Jednak Jim Gordon. Was that the commissioner? What's he doing? No. Getting himself killed. But I've got the ID number of the radio he's using, and that means I can track him. No dobra. Znać Gordona, czyli miałem rację, to jednak Gordon. I've decoded a radio transmission. It's Gordon. Oh, he's alive. I need you to isolate. No właśnie, nie? And pinpoint its location. Of course, sir. The transmission appears to have originated from an abandoned shopping mall. The building has been without power for some time, sir. You may well encounter some obstacles. I've already retrieved the remote electrical charge prototype from the GCPD evidence room. That should help. Okay. Very well, sir. Czyli do tej pory mogliśmy się poruszać bez tego impulsu elektrycznego, co wciul ułatwiało zadania niekiedy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pytajniki, to bardzo dużo pytajników nie byłbym w stanie zrobić, gdybym tego nie miał. Chyba najmniej przydatną rzeczą ze wszystkiego...
chyba był mroźny wybuch, bo tak, miałem powiedzieć, że ta wyrzutnia lin, ale przydała się chyba w dosłownie dwóch miejscach, natomiast tego granatu mroźnego w ogóle nie używałem nigdy, tylko jakby dla siebie, o, że tam se wroga zamroziłem czy coś, a tak to nie był mi potrzebny do tej pory ani razu, chociaż są takie zagadki, które nie wiedziałem jak zrobić, więc może gdzieś tam, ale próbowałem też i to nic nie dawało, no mniejsza z tym. W każdym razie, znaczy ten mroźny wybuch to jest jakby, wiecie, nawiązanie do tego, że w Arkham City albo Origins była misja z Mr. Freeze'em, ale podczas gry mieliśmy takie granaty, które zrobiły taki klej tak jakby, tak? I ten klej zakleił wszystko, a później mieliśmy granaty mroźne w tym dodatku i chyba w Origins później się też mroźne pojawiły, coś takiego było, nie pamiętam. Dobra, czyli mamy wyśledzić Gordona. Dobra, jedziemy. O, tych lubię, ziomeczków zielonych. Ja sobie zawsze czyszczę teren wokół niego, żeby po prostu nikt nie mógł mu pomóc. I teraz sobie go przesłuchamy. No to, znaczy się, że już wszystko. Dobra, słuchajcie, no to dowiedzieliśmy się kto. I tak jak mówię, w następnym odcinku myślę, że Killer Croc będzie dobrym tropem. Zobaczmy jeszcze tylko, gdzie on siedzi, ten Jim. Tutaj, na Founders Island. Okej, to sobie tutaj polecimy. Natomiast no mam wrażenie, że pójdę tam, coś się zacznie dziać i będę musiał po prostu cisnąć, więc dlatego nie cisnę tego teraz. W tym momencie mamy fabuły 80% zrobione, czyli te 3% zaledwie wskoczyło. Także jeszcze troszeczkę zabawy przed nami, a jak to wszystko, to całe kółeczko skończymy i to całe kółeczko skończymy, no to oczywiście jeszcze zostają te całe historie, wiecie, te 6 historii, też sobie chętnie ogramy. Dobra, tyle w tym odcinku, trzymajcie się, bye bye.